Witajcie. Człowiek jest najwyższą formą ewolucji, królem natury i głównym właścicielem Ziemi. Wszystkie te określenia zostały nam kiedyś przypisane przez filozofów, biologów, naukowców, a nawet psychologów. Ale skąd wzięły się te przekonania? Tak, człowiek rzeczywiście jest większy i silniejszy niż duża liczba innych żywych istot. Nadal jednak nie potrafimy biegać jak gepardy, pływać tak szybko jak delfiny, a słonie są od nas większe. Ktoś powie, że człowiek jest istotą społeczną, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której grupa ludzi poluje na przykład na wilka. Bestia z pewnością znajdzie się w sytuacji zagrożenia ze strony ściśle i dobrze zorganizowanej grupy. Jednocześnie umieśćmy zwykłego, nieuzbrojonego człowieka pośrodku gęstego lasu, z dala od cywilizacji. Może go pokonać równie świetnie zorganizowana watacha wilków. To pewna słabość. Pomimo tego, że od tysięcy lat człowiek nie posiada gęstego owłosienia i aby przeżyć w zimnym klimacie, musi nosić ubranie i przynajmniej od czasu do czasu znajdować się w pobliżu źródła ciepła. Mówiąc o współczesnym mieszkańcu metropolii, trudno sobie wyobrazić, że choć 1 na 1000 będzie w stanie przetrwać w dziczy przez kilka miesięcy bez niczyjej pomocy. Musiałby rozpalić ogień, zbudować sobie schronienie i wytworzyć narzędzia, a także skutecznie polować. W przeciwieństwie do nas, dzikie zwierzęta nie straciły swoich umiejętności przetrwania przez miliony lat. Co zatem czyni nas panami planety? Psychologowie od dawna wydają się znać odpowiedź na to pytanie. To wolna wola. Dziś tym się właśnie zajmiemy. Każdy z nas z pewnością może podać własną definicję pojęcia wolnej woli. Co to jest? Większość powie zapewne, że to możliwość niezależnego kontrolowania swoich działań i podejmowania decyzji w oparciu o własne motywy i pragnienia. Ogólnie rzecz ujmując, będziecie mieli rację. Jeśli skupimy się zaś na koncepcji naukowej, psychologowie definiują wolną wolę jako zdolność osoby do dokonania wyboru niezależnie od okoliczności. Innymi słowy, w przypadku pożaru nie będziecie kierować się tylko instynktem samozachowawczym, ale także będziecie w stanie podjąć decyzję o ratowaniu innych ofiar czy mienia. Jako ludzie umiemy również podejmować długoterminowe decyzje, na które obecnie nic i nikt nie ma jeszcze wpływu. Gdzie wyjechać na wakacje za 6 miesięcy, albo, jeśli jesteście uczniami, kim chcecie zostać za 10 lat? Cóż, określiliśmy swego rodzaju granice, wolność człowieka i zwierzęce instynkty. A co jeśli mimo to zostaniemy pozbawieni swojej indywidualności? A co jeśli tak istotna cecha jak wolna wola to tylko efekt uboczny ewolucji, ale w rzeczywistości wszyscy jesteśmy tą samą pierwotną biomasą z zestawem impulsów? Może i brzmi to nieco obraźliwie, ale to teoria podobna do tej, którą starał się potwierdzić naukowiec Benjamin Libet. Wyniki jego eksperymentu wciąż poruszają opinię publiczną, a wielu współczesnych specjalistów próbuje obalić to, co udało mu się osiągnąć. Co dokładnie udowodnił Libet? Przeanalizujemy to razem. Słynne badanie przeprowadzono w 1983 roku. Uczestnicy mieli za zadanie poruszać palcami lub zginać nadgarstki, gdy tylko czuli na to ochotę. Podczas eksperymentu ruchy, a także aktywność mózgu badanych były rejestrowane na profesjonalnym sprzęcie. W efekcie stwierdzono, że przede wszystkim w ośrodkach motorycznych kory mózgowej pojawia się potencjał gotowości, a dopiero po około 350 milisekundach świadoma chęć poruszenia palcem. Zaś blisko 100 milisekund później sygnały pochodzące z mięśni ramion są rejestrowane przez elektromiograf. W ten sposób okazuje się, że mózg wyprzedza świadomość łącznie o niemal 500 milisekund. Innymi słowy, podczas eksperymentu Libet udowodnił, że chęć to coś w postaci automatycznej reakcji, co w zasadzie dowodzi, że pragnienie stanowi zaprogramowaną konsekwencję naszych działań. Oznacza to, że chęć pójścia do toalety pojawia się po tym, jak narządy moczu w naszym ciele wysłały sygnał do mózgu o zamiarze oddania moczu. W tej samej serii eksperymentów Benjamin Libet przeprowadził inne badanie, w którym testowani zostali poproszeni o zaplanowanie działania w określonym momencie, ale nie wykonywanie go. W tych przypadkach potencjał gotowości był nadal wychwytywany, co oznacza, że działanie zostało zaplanowane, ale nie zostało wdrożone. W ten sposób Libet doszedł do wniosku, że wolna wola człowieka istnieje dopiero po zrealizowaniu pragnienia w odstępie 100 milisekund, w którym można narzucić impuls do powstrzymania działania, tak zwane veto. Eksperyment zadziwił opinię publiczną. Ludzie zaczęli myśleć, że jesteśmy tylko więźniami własnego ciała i zbiorem narządów, które mogą nas kontrolować i decydować o tym, czego chcemy.
W rzeczywistości w tym sensie praktycznie każde działanie można przypisać nieświadomemu „nie chciałem tego, ale moje ciało zdecydowało za mnie”. Brzmi strasznie, prawda? Każda sprawiedliwość straci sens, a szerzyć się będzie bezprawie, jeśli wszystko da się wytłumaczyć nieświadomością. Tak by to wyglądało, ale na szczęście szum wokół eksperymentu szybko ucichł, a sam Libet doznał silnej krytyki ze strony kolegów po fachu. Po pierwsze, wielu naukowców zarzuciło mu robienie niepotrzebnej nagonki medialnej, która zaistniała w efekcie niedokładnego eksperymentu. Podobno sprzęt, na którym prowadzono badania, był skrajnie przestarzały, a takie krótkotrwałe impulsy i interwały mogą okazać się po prostu zakłóceniami. Po drugie, sami badani kwestionowali prawdziwość części wyników. Na uczestnikach ciążył bowiem pewien ciężar odpowiedzialności za pragnienia i podjęte decyzje, co oznacza, że nie można też całkowicie lekceważyć czynnika ludzkiego. Amerykański filozof Daniel Dennett nie zgodził się z ustaloną w eksperymencie definicją wolnej woli, a tym samym z wnioskami Libeta. Dennett tłumaczy wolną wolę jako zdolność człowieka do podejmowania decyzji w określonych okolicznościach. Nie zaprzecza, że taka wolność nie jest absolutna, ale twierdzi, że daje człowiekowi możliwość bycia odpowiedzialnym za swoje czyny. Kto w końcu miał rację? Czy wolna wola jest tylko mitem? Co ciekawe, w 2008 roku neuronaukowcy Heinz i San potwierdzili ustalenia Libeta. Główną różnicą między eksperymentami tych naukowców a próbami z 1983 roku było zastosowanie najnowszego sprzętu. Aby zapisać dokładne wyniki, wykorzystano rezonans magnetyczny, a zamiast poruszania ręką badanych, proszono o naciskanie przycisków. Uczestnicy eksperymentu śledzili poruszające się obiekty na monitorze, zaś rezonans magnetyczny natychmiast rejestrował ruch ich oczu. Gdy zmieniono kierunek obiektów, uaktywniał się płat ciemieniowy mózgu odpowiedzialny za realizację podjętych decyzji. Wcześniej jednak aktywowały się jądra podstawne i płat czołowy mózgu, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji. Działo się to, zanim zmieniał się kierunek obiektów. Zgodnie z wynikami eksperymentu, podczas którego wykorzystano precyzyjny, nowoczesny sprzęt, uwzględniono, że mózg wyprzedza świadomość. Tutaj bez cienia wątpliwości można było załamać ręce i stać się totalnym fatalistą, sprowadzając życie do zaprogramowanych impulsów własnego ciała. Z pomocą przyszli wtedy psychologowie. Ich zdaniem sama istota wszystkich tych eksperymentów w założeniu jest zasadniczo sprzeczna z ideą wolnej woli. Oceńcie sami, przecież badani znajdowali się w ściśle kontrolowanym środowisku, w którym wiele czynników wywierało na nich presję. Ponadto badani nie mieli wolnej woli w wyborze sposobu działania. Cała ich rola w eksperymencie była ściśle kontrolowana i regulowana. Uczestnicy mieli wąskie spektrum działania. Ich zadaniem było naciskanie przycisków, nic więcej. Biorąc pod uwagę wszystkie warunki, badani w teorii mieli maksymalną swobodę działania, ale zdolną tylko do ucieleśnienia chęci naciśnięcia lub nie przycisku. Wolna wola tak naprawdę kończyła się w momencie, gdy zdecydowali się wziąć udział w eksperymencie z takiego czy innego powodu. To była ich własna decyzja, bo mogli też zostać w domu lub pójść do kina, ale zamiast tego byli zainteresowani eksperymentem. Eksperymenty Libeta, a później jego zwolenników, nie są uważane za wiarygodne dowody na całkowity brak wolnej woli. Eksperymenty przeprowadzone przez naukowców miały dość wąskie ramy, co ostatecznie doprowadziło do ich wybrakowania w szerokim znaczeniu. Oczywiście wielu psychologów i filologów pisze obecnie całe prace na temat tego, że ludzie są tylko zbiorem impulsów, a jakąkolwiek wolność wymyśliliśmy sobie sami. To jednak wciąż rozumowanie i wyciąganie wniosków bez konkretnych dowodów. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!